Dzień dobry, dzień dobry. Niech was nie zmyli ten szlafroczek, którym się dzisiaj otulam. Ale powiem wam, że jest tak potwornie mi zimno dzisiaj od samego rana. Z dwóch względów. Pierwszy, te dni w miesiącu, więc każda kobieta doskonale mnie zrozumie. A drugi, na zewnątrz jest masakrycznie zimno i chyba jakoś dzisiaj wyjątkowo odczuwam tę temperaturę w domu. Ale dostaję od was od samego rana wiadomości, że u was wcale nie jest lepiej. Ktoś mi tam napisał minus 15, ktoś minus 18, minus 10. W Warszawie też jest dosyć mocno na minusie. A jak widzicie, ja już jestem praktycznie wyszykowana, no oprócz tego szlafroka. I za moment wychodzę. Słuchajcie, jadę dzisiaj na bardzo ciekawą konferencję, która dotyczy jednej z marek z medycyny estetycznej. Będę wśród lekarzy, dosyć znanych osób i chciałabym dla was nagrać jak najwięcej materiału. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo wiem, że lubicie takie relacje z tego typu konferencji, może jakieś wywiady z lekarzami, nie wiem jak to dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że moje zdrowie dzisiaj mi na to pozwoli. Postaram się, a że ja nie należę do osób, które narzekają i zawsze staram się wyciągać plusy z różnych sytuacji. Mam nadzieję, że i tym razem też tak będzie. O, także słuchajcie, dopijam ciepłą herbatkę, rozgrzewam się jeszcze w szlafroczku, zmykam, zabieram was ze sobą i życzę wam jak zawsze miłego oglądania. Jakość produktów, a przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ja jestem lekarzem bardzo wiele lat i oczywiście pamiętam, jak wchodziły różne produkty na rynek. Chroma też już weszła wiele lat temu i myślę, że to, co przed chwilą powiedziały moje przedmówczynie, że Chroma jest ekspertem, jest to prawdą. Natomiast wypełniacze na bazie Chroma naprawdę są bardzo bezpieczne i bardzo skuteczne. Okazuje się, że w tej chwili już wyprodukowano ponad 50 milionów strzykawek. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. Wyobraźcie to sobie w hektolitrach, tak? Ile kwasu hialuronowego zostało wytworzone. I teraz to, co jest bardzo ważne, ja byłam w Austrii jeszcze jak ta fabryka się budowała. W tej chwili Chroma ma nową fabrykę pod Wiedniem, w której są naprawdę zachowane bardzo, ale to bardzo ostre warunki do procesu wytwarzania kwasu hialuronowego, później pakowania do strzykawki. Wiadomo, że bardzo istotny jest kontrola produkcji od samego momentu wytworzenia kwasu hialuronowego do już potem zapakowania go i dalszej sprzedaży. Myślę, że wszyscy wiecie, jaką funkcję ma kwas hialuronowy. Przede wszystkim jest to kwestia nawilżenia skóry, następnie pobudzenia kolagenu, elastyny. Właściwie wszystko, o czym mówimy w medycynie estetycznej, wiąże się z wytwarzaniem kolagenu, tak? Wszystkie zabiegi, które wykonujemy, podawanie kwasu hialuronowego to również wytworzenie kolagenu. Kwas oczywiście ma działanie antyoksydacyjne, ale również przeciwzapalne, dlatego między innymi stosuje się
nie tylko w medycynie estetycznej, ale w wielu innych działach medycyny. Zobaczcie, dawniej kwas hialuronowy był wytwarzany na przykład z skóry rekina, z gałek ocznych bydła. Bardzo długo z grzebieni kogucich, i to jak ja pamiętam, to naprawdę bardzo długo otrzymywało się z grzebieni kogucich. Natomiast jest to wszystko wtedy kwas hialuronowy niespecyficzny. Nam chodzi o to, żeby produkt, który otrzymujemy, był specyficzny. W związku z tym otrzymuje się go z bakterii, które mają dokładnie taki sam kwas hialuronowy jak my. Otrzymuje się go na drodze fermentacji mikrobiologicznej. I teraz, dlaczego są na rynku preparaty, które są bezpieczne i są takie, które są niebezpieczne? Bezpieczne to są te, które zawierają bardzo mało endotoksyn. To jest po pierwsze, a po drugie, do produktów z kwasem hialuronowym dodawany jest tak zwany BDDE, czyli substancja sieciująca, substancja stabilizująca. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby ta substancja była w całości powiązana z kwasem hialuronowym. W momencie, kiedy w preparacie istnieje wolny BDDE, to powoduje wiele substancji, wiele objawów alergicznych i reakcji alergicznych. W związku z tym firmy, które chcą się uważać za ekspertów, muszą dbać o to, żeby tego BDDE wolnego nie było i endotoksyn. I tak jest właśnie w przypadku produkcji produktów Safe'a. W związku z tym są to produkty bardzo bezpieczne. I teraz preparaty, które będą, a właściwie już są, bo już od dzisiaj możemy powiedzieć, że nie ma Princess, a jest Safe'a. To jest kwas hialuronowy połączony z glicerolem, czyli produkt Safe'a Rich. Kolejny to jest produkt taki najbardziej uniwersalny, Safe'a Filler, czyli on będzie wykorzystywany, może tutaj mam zaraz wskazania, lepiej będzie widać, może być podawany do wypełniania na przykład bardzo mocnych lwic zmarszczek. Ja na przykład używam go, bardzo lubię, przy dolinie łez, oczywiście fałdy nosowo-wargowe, usta i linie marionetki. Preparat twardszy, preparat, który się nadaje bardziej do skór grubych. Wskazania de facto będą podobne do poprzedniego Safe'a Fillera, natomiast ten preparat podajemy wtedy, kiedy pacjentka ma grubszą skórę i potrzebuje produktu takiego twardszego, który mocniej skórę podniesie. No i w końcu preparat Safe'a Volume Plus to jest preparat typowo wolumetryczny, czyli podajemy go tak naprawdę w policzki po to, żeby uzyskać wolumetrię na twarzy. I tak jak widzicie, to jest ten preparat. To, co mogę powiedzieć, znając większość preparatów z kwasem hialuronowym na rynku, preparaty firmy Chroma są bardzo plastyczne, czyli są tak naprawdę i dobrymi preparatami dla lekarzy z dużym doświadczeniem, ale również dla lekarzy, którzy zaczynają pracę, ponieważ dzięki temu, że są plastyczne, lekarz może je łatwo rozmasować i wtedy nie ma grudek, tego wszystkiego, czego nie chcemy, objawów niepożądanych. Preparat, który był kupiony przez pacjentkę w internecie, ze strony internetowej. Pacjentka przyniosła ten preparat swojej znajomej kosmetyczce, kosmetyczka go podała. Do mnie trafiła po 3 miesiącach w takim stanie. O, przepraszam. I 4 miesiące leczenia. Myślę, że zdajecie sobie sprawę, co to znaczy. To są miesiące wykluczone z pracy. Tak naprawdę pacjentka w tej chwili, moim zdaniem, potrzebuje opieki psychiatry. I tak jak widać, z jednej strony już jest ten stan wyleczony, z drugiej strony pozostały blizny, pozostały stwardnienia. No, może powinnam zresztą zacząć na początku. Byłoby jak u Hitchcocka, tak? Do pokazania tych zdjęć, potem byśmy mogli o Chromie. Natomiast chyba jednak chcę, żebyście pozostawili w swojej pamięci obraz
tego, jak ważne jest stosowanie bezpiecznych produktów, bo Państwo jako media macie bardzo duży wpływ na to, co ludzie robią, tak? W związku z czym jeszcze raz podkreślam, ja pracuję z firmą Chroma od dawna, wykonuję bardzo dużo zabiegów opartych na kwasie hialuronowym. Jeżeli chodzi o produkty Chroma, nigdy nie miałam żadnego powikłania. Ja myślę, że to, co powiedziała Pani doktor, ja bym chciała bardzo podkreślić, że to tylko dzięki Państwu ta świadomość będzie rosła, żeby wybierać dobry produkt, ale żeby przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Ja często spotykałam się z lekarzami, zaczynam jakby taki research na temat, i z Panią doktor też często o tym rozmawiam, że zanim pójdę na zabieg, to lekarz powinien wypytać mnie o mój stan zdrowia. Powinien zapytać, jak ja się czuję, jakie biorę leki, z czym mam problem, zanim w ogóle przystąpi do jakiegoś zabiegu. Nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia, ale często jest tak, że osoby, które pytają mnie o zabiegi, które ja stosuję, lekarz na przykład nie pyta je o stan zdrowia albo jakie leki zażywają. I to już powinno jakieś czerwone światło się włączyć. A nie wspomnę o tym, że oczywiście no, panie kosmetyczki, mimo całej mojej sympatii, no, nie mają przygotowania medycznego i tych zabiegów wykonywać po prostu się nie powinno. Ale to już jest Państwa rola, żeby uświadamiać te kobiety, że jednak, czy mężczyzn, którzy korzystają z tych zabiegów, żeby tego nie robić. I to bezpieczeństwo, które gdzieś przewija się też w nowym brandingu Sejfa, po prostu powinno być celem nadrzędnym. Po konferencji przyjechał po mnie Max. Dzień dobry, witam, cześć. Cześć. Jestem tutaj. No jesteś, dzień dobry. Polska, Warszawia. Warszawia, tak? Szczęśliwy? Zadowolony jestem. Zadowolony jesteś, dobrze. Czy możemy jechać na obiad? Piękna pogoda, tylko zimno. Słońce świeci. Czy możemy jechać na obiad? Tak. Gdzie mnie zabierasz dzisiaj? Ja mam mangiarum sushi. Sushi? Tak. Tak? Ja, bo ja mam dzisiaj taki, wiesz, szczególny, wyjątkowy dzień i dla mnie sushi dzisiaj jak najbardziej wskazane. Tak? Ale jedziemy na nasze ulubione sushi? Czy gdzie indziej jedziemy? No, idziemy gdzie promenada, tak blisko promenada. Gdzie? To jest Mostadi La Travolo, tak gdzie bliżej my ostatni raz. A tam na dole, w tym palazzo? Tak. Giù? Na dole blok. No dole blok, tak, no widzicie? No ja nie mogę znaleźć słowa, patrzcie, a on wie po polsku. Widzisz. Tak się zdarza teraz. Wreszcie w domu. Zobaczcie, dostałam taki podobno mały upominek od Chromy, więc od razu otworzymy i zobaczymy, co tutaj się takiego ciekawego znajduje. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Dobra, jedną ręką tego nie zrobię, chociaż może. Zobaczymy. Co to jest? Co to takiego jest? Czy to jest jakiś termos? O! Super, zobacz Massimo, dostałam. Zaraz ci pokażę, jaki ładny termos. Maseczka z zielonej herbaty, wyciszająca i z aloesem, plus do tego anti-aging na talerzu. Książka, świetnie, będzie co czytać, a ja uwielbiam tego typu
publikacje. No. Duża dawka wiedzy to jest to. Dzisiaj zabieram się za zrobienie mojego ulubionego chlebka bananowego, ciasta bananowego w zdrowszej wersji. Jak widzicie, mam już tutaj takie dosyć dojrzałe banany, jedno jajko, miks mąki orkiszowej, żytniej i odrobinę pszennej, ciemną czekoladę. Zamiast oleju dodam mus kokosowy, bezglutenowy proszek do pieczenia, rodzynki. No i co? Mieszamy składniki i zabieramy się do roboty. Tym razem nie będę dodawać cukru. Wszystkie składniki już wymieszane, oprócz czekolady, którą zaraz będę wykładać, jak już dodam ciasto do foremki. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dodałam pół szklanki mleka kokosowego. Dodatkowo, żeby taka wyszła nam całkiem fajna masa, bo inaczej byłaby zbyt sucha. No i teraz przekładamy do foremki. Piekarnik już rozgrzany do 200 stopni. Tak się prezentuje chlebek bananowy jeszcze przed pieczeniem. A tak już po upieczeniu, idealny, pachnący i przepyszny będzie na jutro rano. Padam, słuchajcie, jestem wykończona. Ale czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. I muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę bardzo, bardzo przyjemny dzień, mimo tego, że nie czuję się dzisiaj najlepiej. Zaraz pewnie wskoczę do łazienki i zrobię sobie jakiś pielęgnacyjny rytuał, a później mam ochotę obejrzeć kolejny odcinek serialu, który odkryłam niedawno. I co prawda jest to stary serial, bo jest chyba od 2011 roku i ma już 7 sezonów, a mówię tutaj o Homeland. Świetny, trzymający w napięciu, sensacyjny serial dotyczący polityki, dotyczący terrorystów. Naprawdę rewelacja, więc jeśli jeszcze go nie znacie, to gorąco Wam polecam obejrzeć Homeland. A nawiązując do dzisiejszej konferencji, wielkie brawa dla Chrome. Naprawdę świetna konferencja w przepięknym miejscu, w apartamencie prezydenckim w hotelu europejskim Raffles. Bardzo miło spędziłam czas. Co ciekawe, miałam też okazję zamienić słówko z moją pierwszą panią doktor od medycyny estetycznej, a w sumie to pierwszą doktor, która wykonywała mi po raz pierwszy powiększanie ust. Zresztą chodził też do niej mój Max na zabiegi i fajnie nam było zamienić parę słów, dosłownie powspominać tamte czasy. Natomiast tak jak pewnie już widzieliście na pewno, marka Chroma wprowadziła zamienniki Princess, wypełniaczy preparatów z kwasem hialuronowym Princess, preparaty Safe'a. Nowa jakość, jeszcze większe bezpieczeństwo, duża dawka kwasu hialuronowego, bardzo ciekawe preparaty. Pani doktor wypowiadała się na ich temat w samych superlatywach, więc myślę, że osoby, które interesują się medycyną estetyczną, też powinny się troszeczkę w tym temacie orientować, a przede wszystkim właśnie w bezpieczeństwie preparatów do zabiegów z medycyny estetycznej. A jeśli jeszcze nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi w tych preparatach z medycyny estetycznej, preparatach na bazie kwasu hialuronowego, to zapraszam Was oczywiście do obejrzenia pierwszego z moich filmików dotyczących medycyny estetycznej bez tajemnic, w którym to wypowiada się moja obecna pani doktor, doktor Beata Pander, korzystająca właśnie z tych preparatów, jak to z nimi jest, w jakich zabiegach je stosujemy, jakie są przeciwwskazania, dlaczego tak ważne jest to bezpieczeństwo preparatów do medycyny estetycznej. Oczywiście zostawię Wam link do tego filmu w opisie, ale znajdziecie go również na playlistach tutaj na moim kanale. No i cóż, myślę, że czas się pożegnać. Daliście radę dociągnąć do końca dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że tak. W lutym myślę, że wrócimy do takiego standardowego nagrywania i będzie troszkę więcej daily vlogów. Jestem ciekawa, czy macie na to ochotę. Czy chcecie, żebym wróciła do 3 filmów w tygodniu? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ściskam Was cieplutko. Jeszcze raz dziękuję Wam za poświęcony czas i uwagę. I zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!